Clean is good, sanitized is better. Centrum Rekrutacji w Tychach. Chcemy tutaj zachęcić młodych ludzi do wstępowania do służby wojskowej. Promujemy wszystkie dobrowolne służby wojskowe dzisiaj, w szczególności dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową oraz uczelnie wyższe. Można dzisiaj porozmawiać tutaj z żołnierzami z jednostek powietrzno-desantowych, z lekkich batalionów piechoty oraz z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tychach. Szukamy przede wszystkim ludzi młodych, wysportowanych, ale oczywiście, jeżeli ktoś jest trochę starszy, czuje się na siłach, też jak najbardziej zapraszamy w swoje szeregi. Mężczyźni, kobiety, no przede wszystkim niekarani z polskim obywatelstwem. Byłem w wojsku w 1994 roku w marynarce wojennej. Służyłem na okręcie. Także powiem szczerze, że służba była ciężka, ale generalnie rzecz biorąc dużo wnosi takie wojsko, patrząc z perspektywy na psychikę człowieka. Inaczej się spogląda wtedy na całą resztę, która jest. No jest to naprawdę eleganckie przeżycie, jeżeli ktoś się interesuje. Ja poszedłem na ochotnika, bo całe życie interesowałem się marynarką wojenną i dziejami marynarki wojennej. Także dla mnie to było jakby spełnienie marzeń. No miałem okazję, poszedłem i szczerze mówiąc nie żałuję, chociaż tak jak już wcześniej wspomniałem, nie było lekko. Powiedz mu raczej, jak myślałeś kiedyś, żeby pójść do wojska, zapisać się? Ja tak nigdy nie tak myślałem, żeby iść do wojska, ale mam wielki szacunek do tych ludzi, co wybierają to i bronią nasz kraj, nasze granice. Ale tak nigdy nie myślałem, że ja będę do wojska iść. No tak troszkę chłopacy tu o mnie wszędzie wiedzą, że zawsze się interesuję wojskiem i tą tematyką. Zawsze z Bartkiem Pociechą trochę mówimy zawsze na te tematy, teraz aktualnie na sytuację na Ukrainie. No i ogólnie nie chcę się grać na bohatera, bo wiem, że to jest bardzo trudna robota. Cały czas ogólnie wojskiem, wszystkie programy jakie lecą o wojsku, wszystko oglądam. Staram się, przynajmniej jak akurat jestem w domu i mam okazję. Tak więc muszę powiedzieć, że ogólnie patrząc z perspektywy czasu na uzbrojenie, jakie posiada nasza armia, no jest ono bez porównania. Strzelałeś kiedyś z broni wojskowej? Tak, strzelałem nie z wojskowej, ale byłem na... Bo mój wujek jest policjantem w Czechach, to dał mi możliwość postrzelać, no także strzelałem, tak. A raz jak byłem młodszy, to tak strzelałem w broni, ten sprzęt jest fajny, zawsze gramy w te gry, w Call of Duty, to zawsze tam interesujemy w tym, ale w prawdziwe takie rzeczy, jakby miał sytuację, to by było ciężko. Jeżeli chodzi o wojsko w Twoim kraju, to jak to wygląda? My w większości patrzymy, co w Stanach robią. Dużo pomagamy tam. Mamy też szkółki, co jak chcesz nauczyć się, żeby do wojska wejść tam tak z 3 godziny ode mnie z domu. Mamy takie szkołę, co możesz iść na studiach. No bardzo podobnie jak w Polsce bym powiedział. Teraz dużo ludzi myślę, że się zaczęło interesować więcej wojskiem i właśnie tą pracą około tego.